Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dziś temat znowu Tank Rewards. Tym razem będziemy wybierać sobie nagrody za owy program, ale na wstępie chciałbym ogłosić również konkurs na 1000 sztuk golda. Jest to taki wyraz mojej wdzięczności wobec Was za 100 subów na moim kanale. Tam jest bodajże 97, ale mam nadzieję, że do tych 100 dobijemy jak najszybciej. No i jest to w pewien sposób taki wyraz mojej wdzięczności za to, że zostawiliście suba na tym kanale, także w pewien sposób zaufaliście mi, no i chcecie prawdopodobnie oglądać jeszcze więcej odcinków w moim wykonaniu. Co wystarczy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Musicie tak, zostawić suba na kanale, polubić ten filmik, zalajkować go i napisać komentarz, w którym napiszecie swój nick z gry World of Tanks oraz nazwę czołgu, który chcielibyście zdobyć najbardziej, bądź który wybraliście lub który wybierzecie za owy Tank Rewards. Konkurs trwa do 30 kwietnia, w razie czego 30 kwietnia bądź 1 maja zrobię losowanie. No i jak najbardziej zachęcam Was do wzięcia udziału w nim, bo być może to Tobie właśnie wyślę te 1000 golda. Czyli jak najbardziej warto, lajkujcie, subujcie, piszcie komentarz z nickiem, także zapraszam bardzo. No i tak, przejdźmy sobie może na stronę tankrewards.eu, czyli tutaj po zalogowaniu się możecie sprawdzić, na jakim etapie jesteście, możecie również odebrać nagrody. Ja już go ukończyłem, ktoś powie może, że szybko, bo na wykonanie mamy czas do 28 kwietnia, jednak są osoby, które ukończyły ten program już kilka dni temu i w garażu mają już nowe czołgi premium, także ja i tak nie jestem tutaj najszybszy. Jak widzicie, już jest dostępne do wyboru, wszystkie nagrody możemy sobie odebrać. Ja też się zdziwiłem po zalogowaniu na Tank Rewards, że już ukończyłem ten program, bo wczoraj bodajże jeszcze brakowało mi około 400 punktów. Prawdopodobnie doliczyło mi punkty za misję ukrytą, w której podpalimy wrogi pojazd. No i ponoć to nam daje 500 punktów. Nie wiem, jakoś tego nie sprawdziłem, przeoczyłem to. Dzisiaj po zalogowaniu zobaczyłem, że mam już dostępny do odebrania czołg. Także, co jeszcze? No zauważyłem również, że na randomach wczoraj był wysyp typów 64, SU-100Y też pojawiało się rzadko, ale też pojawiało się dosłownie bardzo dużo ich jeść, czyli nie tylko tutaj ja prawdopodobnie ukończyłem ten program, ale na pewno wielu graczy również. W poprzednim odcinku o Tank Rewards postanowiłem zrobić taką ankietę, który czołg wybierzesz, co wybierzesz z tych głównych nagród spośród tych trzech pojazdów, więc może zerknijmy na nią, żeby zobaczyć, jaki czołg będzie najczęściej wybierany spośród moich widzów i prawdopodobnie spośród wszystkich graczy. Czyli tak, na miejscu trzecim TOK 2, 15% z całej tutaj puli, 11 głosów oddanych, chociaż w sumie 72 głosy tutaj w tej ankiecie, 72 osoby wzięło udział. Czyli TOK 2 na trzecim miejscu, 11 głosów. Na drugim miejscu SU-100Y, 22 głosy. No i w tej mojej ankiecie wygrywa, zwycięża typ 64, aż 39 osób zadeklarowało, że właśnie ten pojazd wybierze. A teraz przejdźmy może już do wyboru nagród głównych, czyli tak jak już w poprzednim odcinku wspominałem, mamy tutaj te 5 poziomów. Im wyższy poziom osiągniecie, tym bądź już osiągnęliście, tym lepsze nagrody możecie zdobyć. Co jest do zdobycia? No rezerwy osobiste, schematy, emblematy, materiały eksploatacyjne, kupony zniżkowe na zakup czołgów premium, wyposażenia do waszych czołgów, fragmenty, dzięki którym zdobędziecie czołgi, zbadacie czołgi szybciej, przepraszam, miejsca w garażu, dni konta premium, no i to, co chyba na co każdy czeka, każdy chce zdobyć, czyli czołgi premium 6 poziomu. Co ważne, powinniście wejść na stronę tanksrewards.eu, zalogować się tam, tak jak ja właśnie, i sprawdzić postęp waszych misji. Być może już niewiele wam brakuje do nagrody głównej. Możecie również odebrać nagrody już dziś i nieważne, czy jesteście na poziomie drugim czy piątym, możecie je odebrać już teraz. Ja tak zrobiłem, już wam to pokażę może. Poziom pierwszy, dobra robota, nagroda została przekazana na twoje konto, jak widzicie. Poziom drugi też już odebrałem, jedynie co, no to trzeci, czwarty i piąty, nie wybrałem jeszcze tych nagród.
Dlaczego odebrałem sobie te wcześniejsze poziomy? Przez przypadek mi się tu jakoś kliknęło, ale tutaj na poziomie drugim no były mi potrzebne kredyty na zakup czołgów. I na przykład za poziom drugi wybrałem jedzenie, czyli ten pakiet tutaj jedzenia, jest tutaj 9 przedmiotów plus kupon, 8 przedmiotów plus kupon. No i zaraz wszystkie te z jedzenia tutaj elementy sprzedałem sobie w sklepie od razu. Otrzymałem za to 550 tysięcy, czyli ponad pół miliona. Fajnie, jeżeli komuś właśnie tak jak mi brakuje kredytów, to może to wykorzystać w ten sposób. Etap trzeci, mamy do wyboru materiały eksploatacyjne, na przykład tutaj po 15 sztuk duża apteczka, gaśnica i zestawy naprawcze. Co nam daje w sumie, gdybyśmy chcieli to sprzedać? No to daje nam to około 450 tysięcy, też prawie pół miliona, czyli w sumie na przykład gdybyśmy tutaj wybrali te elementy i tutaj to jedzenie, no to w sumie na okrągło mamy milion kredytów, także super fajnie, jak najbardziej można sobie zarobić. W razie czego to tak, zaczynamy od trzeciego poziomu, tutaj mamy tak, fragmenty uniwersalne, narodowe oraz te materiały właśnie eksploatacyjne. Ja jako, że brakuje mi trochę tych fragmentów uniwersalnych, wybiorę sobie to. Czyli nagroda w drodze, jak widzicie. Czyli już wybrałeś fragmenty uniwersalne. Dobra robota. Czyli to powinno już trafić na moje konto. Przejdźmy może do etapu czwartego. Fajną nagrodą jest, tutaj jak sobie przewiniecie w prawo, pakiet, gdzie możemy wybrać sobie 220 żetonów Tank Rewards, które przyspieszą zrobienie całego programu. Wtedy wystarczy, że każdego dnia, czyli od 1 do 28 kwietnia, rozegracie codziennie jedną bitwę. I w etapie czwartym wybierzecie te 220 żetonów. Czyli mamy 28 dni po 100 żetonów, bo tam jest w pierwszej tej misji, wystarczy jedynie rozegrać bitwę i już otrzymujecie 100 żetonów. Przez 28 dni daje nam 2800 plus 220 tutaj sobie wybieracie i w sumie osiągacie ponad 3000, gdzie możecie już zdobyć czołg. Jak najbardziej fajne takie, no być może komuś braknie właśnie tych dwóch dni do końca, bądź chce szybciej odebrać nagrodę, to jak najbardziej tutaj może to zrobić. Czyli tak jak mówiłem, po 28 dniach dobieracie sobie to, no i macie w sumie 3020 punktów, czyli czołg pełnoprawnie jest w waszym posiadaniu, już wystarczy jedynie się zalogować i go odebrać. Co ważne, czas na odebranie nagród macie do 30 kwietnia. Także tak, przejdźmy sobie może już do tego czwartego. Ja sobie tutaj z tych czterech dostępnych, jako że nie muszę dobierać tych żetonów, wezmę może miejsce w garażu plus 3 dni konta premium. Może to sobie wybierzemy, czyli nagroda w drodze powinna się nam już dodać na konto w grze. No i cóż, może przejdźmy do poziomu piątego, czyli do tego najważniejszego, gdzie mamy już 3 czołgi premium do wyboru. Tok 2, czyli ciężar brytyjski, szósteczka, typ 64, chiński, średni czołg, przepraszam, średni, lekki czołg, dosyć fajny, mobilny, szybki, no i Susto Y, szósteczka radziecka. Plus tutaj mamy co dodatkowo miejsce w garażu dla każdego z tych pojazdów. Tak, co tu mogę powiedzieć o tych pojazdach? No typ 64 Susto Y mamy cały czas dostępne w sklepie premium, po zalogowaniu się, wejściu w drzewka technologiczne chińskie czy radzieckie są tam cały czas dostępne. Tutaj przepraszam, jeszcze zapomniałem o 7 dniach konta premium, które też możemy wybrać, jeżeli macie te 3 pojazdy, możecie jak najbardziej wybrać te 7 dni konta premium. No i powróćmy może do tych czołgów, czyli te dwa mamy dostępne cały czas w sklepie, możecie je kupić sobie kiedy tylko chcecie. Tok 2 no jest takim tutaj unikatowym pojazdem, on pojawia się czasami w sklepie premium, także nawet nie pamiętam, był chyba ostatnio w sklepie premium, nie pamiętam za jaką cenę, ale to spróbuję gdzieś doczytać, to wam napiszę w razie czego w opisie. No i on tutaj sprawia, że jest taki unikatowy. Co jest jego wadą? No to ta na pewno długość, wielkość. Te 1400 HP, które ma, które można, że tak powiem, można go karać tutaj, bardzo dużo damage'a na nim zrobić. Typ 64, fajny, mobilny, choć troszeczkę wysoki do spotowania, ciężko no troszeczkę jest tutaj, słabo troszeczkę skręca, no i co na pewno, no tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, też jeżeli chodzi o to rozpędzanie się jego, no to jest nie za dobre tutaj, nie za ciekawe. Fajne działo, szybkostrzelny i w ogóle, no
Jak wiadomo, każdy czołg ma swoje walety, zady, wady i zalety, przepraszam. No i na końcu Su-100Y, czyli duża niszczara radziecka z bardzo potężnym walnięciem na strzał. Tutaj no minus no taki, że jest właśnie dużym, ciężkim niszczycielem, troszeczkę wolnym. No i na pewno jeżeli ktoś was wykryje, no to prawdopodobnie lądujecie w 10 sekund w garażu. Ale fajnie ta armata strzela, także co bym tutaj ja wybrał? To znaczy, co wybiorę na ten dzień dzisiejszy? Kurczę, trudna bardzo decyzja. Tok, no taki unikatowy czołg. Ty-64 przydaje się na bitwach klanowych, w potyczkach, bo tam na szóstych poziomach można nim grać, jak najbardziej jako lightem jest wybierany. No Su-100Y taki troszeczkę bezużyteczny bardziej. Ciężka decyzja, naprawdę ciężka, ale no ja lubię czołgi, które, jak już we wcześniejszym odcinku powiedziałem, lubię czołgi, które dużo obrażeń zadają na strzał, także tutaj wybór mój pada chyba na Su-100Y. No i chyba nie będę się dłużej zastanawiał, także wybieram Su-100Y. Nagroda w drodze, czyli powinna być za chwileczkę u mnie w garażu. Dobra robota, jak widzicie. No i tutaj już teraz widzicie, że już Su jest w moim garażu, jest wielka, ogromna. Nie mam na nim nic założone, żadnych dosyłaczy, siatki. Załoga, jak widzicie, na 100%, jedynie tutaj sobie perki sobie pododajemy za chwileczkę. No i prawdopodobnie co pokwitowania, tak, dodano 3 miejsca w garażu, Su-100Y, załoga 100%, jedno miejsce i przedłużono ważność konta premium. Także dodało mi te 3 dni konta premium za czwarty etap Tank Rewards. Co jeszcze? Co tutaj tak jest z najważniejszych informacji? Jeszcze raz informuję was o tym konkursie na 1000 golda. Nick Zwot w komentarzu, jaki czołg według was jest najlepszy, jaki wybraliście bądź wybierzecie. Czas konkursu do 30 kwietnia. No i te Tank Rewards, cały program trwa od 1 do 28 kwietnia, a nagrody, co ważne, możecie odebrać do 30 kwietnia. Wejdźcie właśnie na tankrewards.eu, sprawdźcie sobie postęp, być może już niewiele wam brakuje, także myślę, że to by było na dziś na tyle, także trzymajcie się ciepło, powodzenia na polu bitwy, cześć!